Halo, halo, z tej strony Prezes Ziaro, witajcie moi kochani widzowie na kolejnym filmiku. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam sześcionkę Mafii Solec w 100% odzorowaną oraz będziecie mogli ją pobrać do FSA 1.5 i do FSA 1.7 i jak tylko Klimek skończy ją robić, to będziecie mieli w opisie link do niej. A czy będzie ona w farmingu 1.9? Będzie. Będzie na pewno ode mnie w farmingu 19. Na pewno nie teraz, ale po nowym roku bez żadnego problemu się pojawi. Więc tak, kupimy sobie ten traktorek. Tak wygląda w sklepie. Nie będę nic przyciągał. I zaczniemy od animacji deszczu. Od animacji deszczu, właśnie teraz to czas przesuwam. Teraz mamy deszcz. Dobra, jesteśmy w 60. Widzimy. Animacja deszczu na szybach. Na każdej szybie animacja deszczu jest. Na szybach, lusterkach też jest animacja deszczu. To tak wygląda animacja deszczu przy nim. Tak wygląda z widoku dookoła. Powiem wam tak, nawet tą naklejkę, którą nigdzie w internecie nie znajdziecie, zrobiłem. Tak. Ale co tu z grubsza mówiąc. Dobra, ominiemy ten czas, czy ten... O, to jakaś ładna pogoda, słoneczko. Więc dobra, no co. To jest sześcionka Mafii Solec odzorowana do farminga 1.5, 1.7, 1.9. Co to mówić, wszystko ma odzorowane tak jak zauważyłem na filmikach, na vlogach. Powiem wam szczerze, widzieć nie widziałem wszystkiego dobrze, ponieważ jak to na vlogu, a kamera coś tam się nagra, coś nie złapie, coś inaczej kolory dobierze, jest ciemniejsze, jaśniejsze. I zrobiłem tak jak widziałem, tak jak trochę z głowy swojej dodałem. Tekstury nie przypominają w 100% sześcionki, bo takich tekstur nie mogłem spasować w ogóle. Spasowałem takie jak tylko mogłem. No co tu dużo mówić, tak wygląda. Tak jak widzicie, ma to ten balast, taki rama. Obciążnik zardzewiały, którego można sobie na podejście, można sobie obciążnik zdjąć, ramę zdjąć. Widły założyć tak, żeby, nie wiem, udać vloga jak Adam zbiera u Kacpra, czy tam Mafia Solec kostkę. Co mamy od drugiej strony, zacznijmy od innej teraz strony, od tej strony, bo też mam dużo. Możemy zdjąć naklejki, które, tak jak ktoś tam nie chce mieć naklejek, tylko bez naklejek chce mieć, ale spoko jest bajer taki, że jak otworzymy sobie klapę, to naklejki, naklejek nie ma w środku, maski. Tak co zrobiony ten traktorek i tak dalej. Z tej strony na podejście mamy, no jeszcze maska zdejmowana, otwierana. I mamy takie coś, że jak chcemy założyć konsolę, chociaż konsoli ładowacza, czyli tam do tura Solec nie ma, czy tam Kacper. Ale ja dodałem ją tak, że musimy bardziej bliżej podejść. Że po założeniu drzwi znikają wszystkie, obydwie pary. Ponieważ jak są otwarte, to szyba uderza w konsolę i może się szyba stłuc, a tak nic się nie stanie. No to tak, dalej. Tak, na podejście drzwi zdejmowane, drzwi otwierane, zamykane. Na tak, na podejście możemy zdejmować obciążniki. Z tyłu, standardowo cięgno, lewy chrapacz, belka, bolce, stolce. Chlapacze i tak dalej. No i teraz kliknąłem przypadkiem w ten buton i coś pewnie przestawiłem, ale zaraz wam wszystko wytłumaczę. To tak wygląda z grubsza. Po tej stronie mamy to samo, obciążnik i drzwi. Pamiętajcie, że musimy dobrze scelować do tego, bo to jest takie cholerstwo. I tak jak zauważyłem na filmikach, że po prawej stronie chlapacz jest tak wygięty strasznie, a po lewej stronie tego już nie ma. Widzicie, jest tylko tu, w tym miejscu. Tak jak też można zobaczyć, kabina jest tak tu pomalowana, w środku na czerwono. Tak samo jest i do farminga odzorowane. Tłumik też jest pod ukosem, nie jest prosto, jakbym to zrobił inaczej. Tak, naklejki, YouTube, Mafia Solec, to naklejka, która zasłania wszystkie przewody i w środku co jest. Halogeny, kogut, antena,
Wszystko działające, sprawne w 100%. To samo z tyłu naklejka.pl i YouTube. Dobra, teraz sobie wejdźmy do środka. Otworzymy sobie. I tak, może najpierw pokażę z tej perspektywy, bo będzie lepiej mi i wygodniej. Więc tak, z tego co zobaczyłem na vlogach, to tak, tu jest czerwone, więc jest czerwone, tu jest jakiś tam skrzynia do narzędzi jest zrobiona, siedzenie, pasażer, adum czy brunczek odzorowane, jakieś tu podłokietniki, to nie wiem do czego tam widziałem na vlogach, coś do tego podobnego. Odzorowałem, ale w sumie to nie wiem do czego to ma służyć. Dobra. I tak, zaczniemy od spodu. Drążek na kierownicy jest. Wajcha od biegów czarna jest. Żółty gaz ręczny jest. Zielona wajcha od że Perkins jest. Skrzynia na środku jest. Po lewo skrzynia z narzędziami jest. Gaśnica jest. Po prawo jakieś tam włączniki, przełączniki jest. I przewód, który idzie do wentylatora w środku też jest. Jest zawieszka, jest głośnik, jest radio, są kable, przewody, jest gąbka, jest lusterko, jest włącznik do wycieraczki. To co zobaczyłem na vlogu, tak wszystko odzorowałem. Nawet odzorowałem obciążniki, które widziałem też na vlogu. Tak samo są ułożone, pewnie widzieliście to już jak to robiłem. I tablica jest też taka sama odzorowana jak jest w realu. To tak, z grubsza tak ciekawostka taka była. Oczywiście co do kabiny dodałem szybę z tyłu i to blachę tak jakby, bo tego nie ma w kabinach przy innych Ursusach z Czesko, a w tej jest. I dodałem siedzenie, tak zwane super siedzenie, czy jak to tam było, wygodne siedzenie, jakoś to na to mówią. Dobra, wejdźmy do traktora. W środku na panel ICM, czyli prawy shift, mamy tak, otwierany dach. Możemy gąbkę sobie rozłożyć i złożyć. Animacja wycieraczki z animacją włącznika. Możemy sobie tu wyłączyć i włączyć czarny dym z tłumika, jak ktoś nie chce. Tu mamy kamerki GoPro. Kamerkę sobie zdejmuję. Jest kamerka, jest. Zdejmę sobie na razie. Tak. Animacja tylnej szyby. No widzicie, tak jak widzicie, odzorowane. Nawet spornik i tak dalej jest odzorowane. Możemy otworzyć troszeczkę, czyli jest cała animacja otwierań i tak dalej. Możemy sobie otworzyć średnio, czyli że tam powiedzmy te 20-30 stopni. Lub możemy sobie otworzyć najwięcej, chyba tam 40 stopni, coś takiego było. Cały czas jest animacja otwierania. To tak to wygląda tu. Polecam. Magda Gessler. Dobra, odpalamy na klawisz Y. Y jak? Y. I teraz uważnie patrz. Ma moment, się ładuje. Oraz z czasem podskoczy wam temperatura też wody, czy jak dobrze pamiętam. To tak wygląda wskazówka i tak dalej. Wskazówka tak samo drga jak u Bolka. Ona nie rusza się. Nie rusza się, tylko drgana. No tylko druga, z tego co zauważyłem. I mamy też wiatrak, który możemy sobie uruchomić na IC, widzicie? Więc ruszamy. Przed ruszeniem, przypominam, cały czas hamulec ręczny na klawisz spacja. No to ruszamy sobie, widzimy drzwi sobie bujają się. To samo w środku buja się zawieszka. Łączymy ten wiatrak, bo jest gorąco. Widzimy lusterka. Jest. Tak oto wygląda Perkins. Tak wygląda. A teraz wam pokażę, jak na jakiej zasadzie działają kamerki GoPro. Nowy mój bajer w moich modach. Tak, no przewody przewodami, dlatego jest ta naklejka. I tak jest u solce, tak jest u mnie. Głośnik, no nie powiem wam szczerze, czy jest prawidłowo odzorowany ta góra, te rady i tak dalej, bo na vlogach co zobaczyłem, to zobaczyłem. Mam nadzieję, że jest coś w tym stylu zrobione u niego. Większość tych modeli, które tu widzicie, są mojego autorstwa, czyli te radio, ta gąbka, ten głośnik, lusterko, to w kabinie gaśnie, to wszystko jest mojego autorstwa i są zakazy. Jeżeli wyciągasz te modele, czy coś tak dalej, proszę abyś wspomniał mnie o autorach. A, i taka ciekawostka dla osób, które chcą się nauczyć moddingu, edytowania modów, robienia modów, tak dalej.
Traktor jest tak opisany szczegółowo w pliku x.xml, że najgorszy głupek połapie się co gdzie jest, więc jak ktoś chce się nauczyć, może zacząć od tego mod edycji i tak dalej. Pozwalam na własny użytek. Przed wydaniem edycji czy coś tak dalej, skontaktuj się ze mną. Zgodę ci na pewno dam, ale na moich zasadach. To samo przy wynoszeniu modeli, proszę się do mnie odezwać. I jeszcze tak, no mamy też te uchwyty siadania. Zapomniałem o nich wspomnieć, ale miesza o to. Teraz tak, zakładam sobie kamerkę GoPro. A może przed tym. Jest taki bajer, że jak kamerka jest zdjęta, to jadąc sobie możemy... O, widzimy? W ten sposób sobie możemy taką nagrać scenkę jakby. To samo jak jadę sobie tak prosto, kliknę C. To traktor sobie przejeżdża, tak jakbyśmy nagrywali to z jakiejś pozycji. To jest przed założeniem kamerki. To jest ułatwione dla osób, które nagrywają filmiki na YouTube'a czy coś właśnie pod muzykę. Teraz po uruchomieniu kamerki mamy kamerę w środku. No trochę w szybę wchodzi, ale to już drobiazg taki. Kamerkę zdejmujemy. Wychodzimy. Wychodzimy z traktora. Kamerę sobie zakładamy na skrzynce. Wchodzimy w traktora, zmieniamy kamerę i nagrywamy z postaci lewego błotnika. Także jak jedziemy, to widzimy ruchome drzwi, jak koło się rusza, gaśnicę. Można też wyjść, zabrać. Wieszamy z tyłu. Tu. Wchodzimy do traktora, zmieniamy pozycję i na przykład jak jedziemy z maszyną, czy coś robimy w polu, orka jakaś, czy coś, możemy też nagrywać. Albo wychodzimy, zabieramy kamerę, wchodzimy do traktora, zamykamy dach, zakładamy na dachu i możemy też z postaci dachu nagrywać i powiedzmy dym. No wiecie jak to jest z farmingiem, kamera jest tak ustawiona, żeby prawidłowo działała. A mimo tego będzie wchodziła w szybę, w jakieś lusterka, czy tu kogut, no to jest... Jeszcze wam pokażę, że jest brud do traktora włączony. Że się traktor brudzi, w sensie koła, ośka i że to spoko wygląda. No i tak wygląda traktor brudny. Widzimy sobie. I tak wygląda Perkins Mafi Solec, odwzorowany do Farminga 1.5, 1.7 i z czasem do 1.9. Jak będzie do 15, to tu będziecie mieli pod tym link do 15, link do 17 i link do 19. Szybciutko w swoim czasie dostaniecie. Musicie tylko wyłącznie czekać na niego. Tak wygląda sobie peciak. A jeszcze wam pokażę, jak wyglądają teraz światła w nocy, bo trochę też pozmieniałem. Więc tak, już teraz wam mówię, że elektronika w każdym ursusie innym traktorze jest popierdolona. Więc włączamy na klawisz standardowo FY. Włączyliśmy i mamy tak, dioda ładowania to jest standardowo i mam poświetloną wskazówkę obrotomierzu, chociaż to tak czy siak zaraz się zmieni. Boczne światła z animacją odblasku. Widzicie? Odblask. Kamera to nie? No to samo widzimy, że to światło po szybie daje. Jak ktoś jeździ w nocy traktorem czy coś w takim typu szyjonka Ferguson, to wie o co chodzi w kabinie. Włączymy teraz drugie światła, czyli drogowe. Długie tak zwane inaczej, na chłopski rozum. I to są długie. Jest oczywiście kontrol. Do tego możemy włączyć koguta. Kogut jest realistyczny, jak widzimy. Możemy też dodać halogen, włączyć oddzielnie. Czwórka, czyli światła dolne, przednie. Piątka, klawisz halogeny górne, przednie. Lub klawisz 6, halogeny górne, tył. Klawisz 7, górne, dół. I tak mamy oświetlony, no sześciutko roboczy, co może być. To jest ostatnia 60 do farminga 15 ode mnie, czyli już też nie będzie żadnych 60. Jak się podoba, zostaw lajka w górę, komentarz, subskrypcję, jak jesteś nowy. Mam nadzieję, że się moc podobał, że nie będzie żadnych problemów. A dlaczego odwzorowałem szczepionkę Mafis, odpowiedziałem na odcinku informacyjnym. Wszystko będziecie jeszcze raz mieli w opisie powiedziane, napisane, wklejone linki, co i jak.
No to co, do zobaczenia do kolejnego odcinku. Trzymajcie się śmiało, cześć!